Dzień dobry szanownemu Państwu, dnia 25, nie, 4 czerwca 2024, o patologicznej godzinie 6.30 jadę po Sprintera do Jeleniej Góry, do wypożyczalni. Miałem jechać za miesiąc, ale troszkę się pozmieniało, więc jedziemy nie w lipcu, tylko w czerwcu. Już muszę jechać z Seatem, a nie swoim starym Sprinterem, bo starego Sprintera sprzedałem, ale szczegóły opowiem już na trasie normalnie. A póki co jedziemy. Prognoza zapowiadała paskudną pogodę, a tutaj budują to linię kolejową do Karpacza. Nie wiem, czy to było widać. Linię kolejową do Karpacza, która miała być czynna, otwarta już teraz, w czerwcu, przed wakacjami, natomiast jeszcze, no tu jest jeszcze ze 5 km torów brakuje. Ale to jest Dacia, nie zapominajmy, to jest Dacia, tu wszystko działa innym tempem. Mostek w Karpaczu jest robiony od roku i jeszcze nie jest zrobiony i zanosi się na to, że na wakacje dalej będzie nieczynny, już kolejne wakacje. Taki głupi mostek, który normalnie gdzieś tam w jakiejś Holandii czy innej Japonii byłby zrobiony w ciągu jednej doby, ekstremalnie w ciągu jednego miesiąca, natomiast tu już ponad rok głupi mały, malutki mostek na małej rzeczce. Ale to jest Dacia, tak jak mówiłem, tutaj życie toczy się innym tempem. No, także tory kolejowe miały być czynne już teraz, już linia kolejowa miała być czynna teraz, natomiast jeszcze nie wybudowali, jeszcze dużo, dużo im zostało i nie wiadomo, czy na przyszły rok to w ogóle będzie działać. Dobra, póki co jedziemy po Sprintera i ruszamy na trasę. No i już jesteśmy w wypożyczalni. Dobra, jestem już w Sprinterku, jak widać na załączonym obrazku. Liczyłem na tego nowocześniejszego, bo to radio to jest, kurde, przerażający. Jest interfejs tak nieintuicyjny, że za każdym razem muszę walczyć z nim. No ale daję radę jakoś. Dobra, jedziemy pomału. Idziemy? Idziemy. Nie kojarzę, czy tym egzemplarzem jechałem, czy nie. Być może nie. No więc jadę. No dobra, już się zbliżamy do Karpacza. Jeszcze parę kilometrów zostało, z 5 powiedzmy. O, a tak wygląda linia kolejowa do Karpacza. O, tak. Którą jeżdżą pociągi zgodnie z harmonogramem już. Słuchajcie, nie wiem, widać? Tam się coś dymi. Tam się coś dymi na górze. O 4 w nocy mniej więcej, czy przed 4, włączyły się syreny jakiejś straży pożarnej, wyło jak szalone i to taki wielogłos, bo przejechało tych samochodów chyba, kurde, 15. Wszystkie wyły, ja aż wyszedłem na balkon zobaczyć, co się dzieje, ale nic nie było widać. A tu mostek, kurde, nie wyłączaj się. A tu mostek, którego remont cały czas sobie w najlepsze trwa. I sobie będzie trwał przez kolejne wakacje. Już poprzednie wakacje było zarypane i w te wakacje też tak będzie. A co? Po co się śpieszyć, jak mówi się w Dacia? Po co się śpieszyć? Lepiej spokojnie żyć, pomalutku. Durny mostek długości, kurde, 4 metrów. Robi się już drugi rok. Ale to taka specyfika Dacia. Ja już się do tego, no może nie przyzwyczaiłem, ale już się z tym pogodziłem w większości przypadków. Tak tu jest i już. Tu się wolno jeździ, wolno chodzi, wolno myśli, wolno skręca. Wszystko pomalutku. Pomalutku. Po co się śpieszyć? Ja nie wiem, ja tu tylko z łopatą chodzę. Nie? Tak tu jest. To był szok kulturowy, jak się tu przeprowadziłem z Wrocławia. Po 20 latach mieszkania w centrum Wrocławia. No ale tak tu jest, nic nie poradzisz. Co więcej, jak ktoś tutaj dynamiczny przyjeżdża z dużego miasta, próbuje wejść z nowym pomysłami, nowym interesem, nowymi inicjatywami, to wszyscy, a przestań, po co, no daj spokój, no. Nie lepiej to spokojnie żyć. O, i tak tu jest. Ma to swój urok? Nie ma to swojego uroku, to jest wkurwiające. Ale tak tu jest.
Raj dla emerytów. Czyli dla mnie. Dobra, jedziemy, parkujemy, ładujemy i pompa. Mile same się nie zrobią. No, jak widać na załączonym obrazku, trwa załadunek. No dobra, szanowne państwo, załadowałem. Nie było to łatwe. Musiałem się trochę namęczyć. Szczególnie, że ta paletka jest dziwna. Ale przede wszystkim jeszcze w życiu nie ładowałem 6 palet do tego sprintera. Najwięcej 4 woziłem. Nie powiem, że jestem przeciążony, bo jestem prawy i sprawiedliwy niczym posłowie naszej byłej partii rządzącej, ale wolałbym na wagę nie trafić. O, i tyle wam powiem w tajemnicy. Dobra, szanowni państwo, wyjeżdżamy na trasę, już zapakowałem się, nie było to łatwe, jak mówiłem, 6 palet. Tak wygląda Karpacz na samym początku wakacji. Bo zaczęły się wakacje, dzisiaj jest 25, a 21 zdaje się zaczęły wakacje. I lewicowa ministra edukacji gratulowała wszystkim osobom uczniowskim. Już pomijając osoby uczniowskie, nie rozumiem, czego ona im gratulowała. Bo niby co, jakiś wyczyn specjalny, dotrwanie do 21 czerwca czy coś, nie wiem. Czego tu gratulować, wakacje tak czy owak przyszły. No okej. Okay. Nie posądzajmy lewicy o odrobinę logiki. No bo teraz na razie nie będę za dużo marudził, tylko nagrywam taki wstęp. Jedziemy przez Jelenią Górę. W Jeleniej Górze może coś włączę dalej. A na razie do zobaczenia później. No dobra, przedtem nic za bardzo nie nagrywałem, bo wiozłem Mateusza na pociąg studenta. Wiecznego studenta, który jest 9 semestr na studiach, które trwają 7 semestrów. No, teraz można nagrywać. Jedziemy przez uroczą Jelenią Górę. Urocza, prawda? Urocza. Bardzo mi się tu podoba. Zawsze mi się tu podobało. Już jak chodziłem tutaj do liceum, to też mi się tu bardzo podobało. Chociaż pojedziemy sobie w tą stronę. O, pojedziemy sobie w tą stronę. Amerykanie mają New Jersey, a my mamy New Jersey. Jelenia Góra, New Jersey, Old Jersey. Tu ładny wiadukt, wszystko ładne. Jakieś familoki tam z przodu, czarne, jak na Śląsku. Mogłem w lewo pojechać, kurde, teraz będę tu stał w tym zadupiu pieprzonym. Się zapali pojutrze, kurde, zielone. Jest. Ktoś z widzów narzekał, że ja tylko narzekam. No dajcie spokój, kurde. Co z wami jest nie tak? Czemu ciągle narzekacie? Nawet narzekacie na moje narzekanie. Narzekam się, wygłupiam. Nie wierzcie we wszystko, co mówi Genovefa. To jest kreacja artystyczna. To nie jest prawda. Naprawdę jestem wyluzowanym człowiekiem. Pięknie tu, nie? Pięknie. Jelenia Góra jest przepiękna. One Rent, też wypożyczalnia samochodów. Skąd ty jesteś? Też Mercedes Sprinter. Tutaj mam tak słaby wybór, jeżeli chodzi o wypożyczalnię. Jest ta jedna wypożyczalnia. Ale co będzie, jak ona na przykład się zamknie, albo przeniesie się gdzie indziej? Zostaje mi ta z tymi Dukatami, które, kurde, były, delikatnie mówiąc, w złym stanie technicznym. Strach tym jeździć. Panie, na którym już być... Tu są kamery wszędzie. Na którym już być może dwa razy zostałem złapany żony Astrą leasingową. Raz wyglądało to tak, że jechałem na wprost, teraz skręcam. Jechałem na wprost, no i patrzę na ten licznik, na ten minutnik, sekundnik. To było 4, 3, światło zgasło, a ktoś przede mną się snuje strasznie. No to ja zmieniłem na lewy pas i pompa,
ale nade mną już było 3, 2, także jak byłem na środku skrzyżowania, to już mogło być 0 i zapalić się światło czerwone. I kamera mi robi zdjęcie, dziękujemy, wjechał pan na czerwonym, do widzenia, 1500 zł. A drugi raz też wjeżdżałem jeszcze na zielonym, też sekundnik już 4, 3, już zgasł sekundnik, ale czerwone jeszcze było, czyli były 3 sekundy. I skręcałem, a przede mną jechał jakiś taki SUV stary, i ten SUV stary jechał i na środku skrzyżowania się zatrzymał i postanowił zawrócić i wjechać z powrotem tutaj. Zanim on wykonał ten manewr, to tamci już zaczęli ruszać. Także ja jestem pewien, że jeżeli mi zrobiło zdjęcie, to w momencie jak tamci ruszyli, a nade mną się świeciło czerwone. Wjechałem pod tym światłem na zielonym. Ale ten gość się tak snuł, że kurde, tam minęło 10 sekund, zanim ja w ogóle zjechałem ze skrzyżowania. Dobra, szanowne państwo, niniejszym rozpoczynamy kolejną przygodę, niczym bohater powieści Tolkiena, Hobbit o imieniu Dildo Baggins, przepraszam, Bilbo Baggins. Ale musimy jeszcze do jockie światła odstać. Co mi tam za wiadomości przychodzą? Proszę państwa, nie widzę teraz nic. Okej. Okay. Żona przysłała jakiś film z pieskiem, bo szanowni państwo, ostatnio jak jechałem, to wam opowiadałem, powiedzmy w scenie po napisach, na samym końcu filmu opowiadałem, jakie przeboje miałem z moim huskim, którego zapomniałem, że brama jest otwarta, husky sobie poszedł i mówiłem, że on tam bardzo choruje i tak dalej, ledwo łazi i ma nowotwór, który tam coś tam. W momencie jak się ukazał ten odcinek właśnie, w którym opowiadałem o huskim, to husky od 2 dni już nie żył. Szanowni państwo, piesek był z nami 12 lat. No i miesiąc temu mniej więcej piesek odszedł. Praktycznie na moich rękach. Coś źle się poczuł, zwymiotował, męczył się cały dzień, wymęczył się jeszcze całą noc. Ja już się umówiłem do weterynarza, który generalnie przyjmuje od godziny powiedzmy 13, co najmniej 15 najlepiej, bo do południa robi zabiegi, więc ja do niego zadzwoniłem tak na alarmowo, że muszę jednak przyjechać wcześniej, bo mój pies się bardzo źle czuje. Nie jest w stanie w ogóle chodzić prawie, że. Nie wiem, co się stało. Może skręt żołądka, nie mam pojęcia. Może mu coś zaszkodziło, nie wiem. I w momencie, jak zadzwoniłem do weterynarza, było w 10:30, on powiedział, dobra, to przyjeżdżaj. Przyjeżdżaj z tym psem, musimy mu pomóc, musimy go ratować. Ja pojechałem tylko wymienić się z żoną samochodem, bo chciałem go Astrą zawieźć. Wróciłem do domu i pies już prawie nie żył. Jeszcze chwilę pooddychał i przestał oddychać. No i nie ma pieska, nie ma pieska. No jeszcze go w ostatniej chwili, jak jeszcze ja żył, jeszcze wodził za mną oczami, jeszcze go pocałowałem w czółko, powiedziałem żegnaj kochany piesku i za parę minut już pieska nie było. Ale jak to się mówi? Śmierć daje początek nowemu życiu. Dosłownie minutę po jego śmierci już na nim zaczęły muchy siadać, żeby złożyć jajka, się rozmnażać. Tak to jest w przyrodzie. W przyrodzie nic nie ginie, nie? No i gdyby nie śmierć Cezarka, który już był starym pieskiem, już ledwo łaził. Już byliśmy na to teoretycznie przygotowani, że piesek odejdzie. Gdyby nie to, że piesek odszedł, nie mielibyśmy nowego pieska. Ja już wcześniej patrzyłem, już się rozglądałem po schroniskach, bo też miałem taki pomysł, żeby Cezarkowi na jakiegoś kolegę załatwić, nie? Żeby tak były dwa psy, był Malamut odszedł prawie że dokładnie 2 lata temu. Też chyba na początku czerwca. I Cezar tak jakoś, husky jak został sam bez Malamuta, to jakoś tak nie mógł sobie miejsca znaleźć. Widać było, że brakuje mu tego kolegi.
myślałem, żeby mu tam trochę życia do domu wprowadzić i załatwić jakiegoś może haskiego kolejnego wziąć, żeby mieć dwa haski w domu. Chociaż z drugiej strony powiedziałem sobie kiedyś, jak jeszcze malamut żył, że mój następny pies będzie mądry. Malamut jest pięknym psem. Jakbyśmy chodzili z dwoma psami przez Karpacz, to dzieci sobie chciały zdjęcia robić, turyści, jak z tym niedźwiedziem zakopanym. Jest pięknym psem, ale jest wyjątkowo tępym psem. To jest rasa pierwotna, to równie dobrze możecie, kurde, wziąć cesarnę do domu i oswoić. Tak samo się z nią dogadacie. Jest okej, okay, on... To jest specyficzna rasa. To niektórzy mówią, że to nie jest pies, tylko to jest malamut. Jak mu się mówiło siat, to on się na człowieka patrzył jak na debila. Jakby chciał powiedzieć, sam se siat, frajerze. Jak było się z nim na spacerze, on sobie luzem chodził po polach, się go przywoływało, żeby natychmiast przyszedł, no też się patrzył, jeszcze powąchał sobie coś, jeszcze szedł, jeszcze zawrócił, jeszcze coś obsikał i potem dopiero przyszedł. On wiedział, nie trzeba było powtarzać, wystarczyło raz powiedzieć, on wiedział, że ma przyjść, ale robił to na swoich zasadach. Haski są podobne, tylko jakbyś dodał mu o 100% więcej energii. Robił to samo, tylko szybciej. No i się rozglądałem po schroniskach i już zacząłem się intensywniej rozglądać po schroniskach, jak odszedł Cezar. Nie po to, żeby nowy pies był dla mnie jakimś plastrem na krwawiące serce, tylko okazało się, że ja mam za dużo czasu. To były co najmniej dwa spacery dziennie. I to takie godzinę, półtorej godziny, albo i dłużej. Nagle, kurde, ja nie mam co robić. Siedzę sam w domu. Cały dzień, kurde, schodzi, ja jestem w domu, no i nie mam co robić. No może pójdę na rower, może nie pójdę, jest zła pogoda, nie pójdę na rower. No i siedzę, kurde. Przestańcie do mnie wysyłać wiadomości w czasie jazdy. Jak macie jakiś problem, to dzwońcie. No i doszedłem do wniosku, no że trzeba, kurde, znaleźć sobie nowego podopiecznego, nowego przyjaciela. I znalazłem w schronisku, w jednym schronisku, bo postanowiłem, że nie będę teraz kupował psa za miliony, tak jak rodowodowego malamuta, gdzie musiałem obowiązkowo jeździć na wystawę, ale to jest nie moja bajka. Już kiedyś mówiłem, że to jest nie moja bajka. Ja się tam pojawiłem, ja jestem normalnym, prosty chłop ze wsi, wiejski filozof. Tam się pojawiłem z tym malamutem, wygrałem tę wystawę, dwa razy wygrałem. Mój malamut wygrał, nie ja. Bo był piękny, naprawdę. Natomiast środowisko, te pancie w koronkowych rękawiczkach, czeszące swoje jorki. Ja mówię, kurde, gdzie ja jestem? Zabierzcie mnie stąd. Byłem dwa razy, tak jak było w umowie adopcyjnej, było w umowie nabycia tego psa z hodowli, było, byłem dwa razy na obowiązkowych wystawach, koniec. Więcej nie pojechałem. W hodowle takie, dobre hodowle, renomowane hodowle, wymagają tego, no bo to jest dla nich też renoma, prawda, że nasze psy z naszej hodowli zdobywają puchary takie, siakie, owakie, nie? Rączka rączkę myje. No więc rozglądałem się po schroniskach, z tym, że po kilku schroniskach, Jelenia Góra, Kowary, oni mają strony i tam psy są, zdjęcia są psów i opisy tych psów. No i znalazłem psa we Wrocławiu. Były psy różne do adopcji. Z tym, że nie chciałem psa starego, żeby znowu za dwa lata się zajmować pogrzebem i rozstaniem. Chciałem psa młodego i trafiłem na suczkę, która jeszcze nie ma roku. Po pierwsze, nigdy nie miałem suki. Ja w ogóle nie wiem, jak się to obsługuje. Zawsze miałem samce. Zresztą moja osobowość jest dobra na samce. Moja osobowość to jest osobowość pewna siebie i asertywna i dominująca. I to jest na samce dobre. Ponieważ moja sama mowa ciała sprawia, że pies mnie słucha po prostu. Ja nie muszę być w ogóle, używać żadnej siły, nie muszę używać żadnej agresji. Pies po prostu widzi, że może mi zaufać, samiec widzi, że może mi zaufać, że ja będę dobrym przywódcą stada. Natomiast w przypadku suki to niekoniecznie musi dobrze działać. Więc ja muszę bardzo hamować swoją osobowość. Tym bardziej, że suka była opisana jako no niby do adopcji, ale nad suką trzeba bardzo pracować. Ona jest zabrana jakiejś patologii. Była przerażająco chuda. Słuchajcie, husky był tej samej wielkości, natomiast husky ważył 36 kg.
Ona jest tej samej wielkości i ważyła 18 kg. Była przerażająco zachudzona i zaniedbana. Przerażająco. Odebrane jakieś patologii. Pies panicznie bał się ludzi. Nie dał się złapać. Słuchajcie, moje pierwsze założenie jej smyczy przypominało łapanie Mustanga na preriach Arizony. Łapanie dzikiego konia na lasco. Nie dała się złapać, chciała uciekać. Także od razu był opis, że nad psem trzeba bardzo popracować. Pies nic nie potrafi, nie zna żadnych komend, nie reaguje na swoje imię. Jest kompletnie dziki, jak złapana kurde sarna w lesie i zaprowadzona do domu. Nie nauczona higieny, nie nauczona niczego. I totalnie przerażona. Pies był tak przerażony, że jego w ogóle o dotknięciu, to o pogłaskaniu to zapomnijcie. On się bał, trząsł, mało brakowało, by się posikał ze strachu. Wasze zdrowie. Ja przeczytałem ten opis, słuchajcie. Przeczytałem ten opis i powiedziałem, ja chcę tego psa. To będzie mój pies. Kurde, zasłania mi to. To będzie mój pies, nad którym ja popracuję. To jest dla mnie wyzwanie. Ja już taki jestem człowiekiem, że kurde, co... Na zasadzie co, ja nie dam rady? Patrzcie na to. Patrzcie na to, że dam rady. Udowodnię wam wszystkim. Jestem wiejskim zaklinaczem psów. Od zawsze. Bardzo sobie, nieskromnie powiem, że bardzo dobrze radzę sobie ze wszystkimi, wszelkimi psami. Czy to są psy agresywne, czy nadaktywne, czy dominujące i tak dalej. Mój malamut był bardzo dominującym psem. Tam była wieczna walka naszych osobowości, nie walka fizyczna. Walka takiej postawy ciała, mowy ciała i tak dalej. Walka o dominację nad stadem. Malamut chciał ciągle dominować w każdej dziedzinie. Natomiast nigdy nie miałem psa przestraszonego, nigdy nie miałem suki, więc wiedziałem, że ja będę musiał mocno popracować nad moją osobowością podczas kontaktów z tym psem, żeby stłumić tą swoją osobowość i żeby pies poczuł się przy mnie bezpiecznie. Generalnie, jak dzwoniłem do schroniska, najpierw pisałem do nich 15 maili, tam okres urlopowy, nikt nie odpowiadał i tak dalej, telefonu nikt nie odbierał, kurde, był problem, myślałem, no kurde, chyba nie da rady. Wypełniłem ankietę adopcyjną, gdzie było na przykład podpunkt trzeba było wypełnić, dlaczego wybrał pan, pani akurat tego psa? Ja napisałem przeznaczenie. To jest prawda, szanowne państwo. Jak zadzwoniłem w końcu do behawiorysty z tego schroniska, no to on powiedział, że nie, to od razu to nie dostaniecie od razu psa. To pies jest bardzo przerażony, na nim trzeba ciężko pracować, żeby go doprowadzić do normalnego stanu i to będzie ciężka praca, być może bezowocna. Być może się nigdy nie da z nim go pogłaskać i on nigdy się nie zbliży. Natomiast i muszą się Państwo spotkać z psem, zapoznać z psem co najmniej 3 spotkania i potem się Państwo zdecydują i my się zdecydujemy, czy możecie tego psa dostać. To nie jest tak od razu. To jest pies trudny. To nie jest taka decyzja hop, hop. No i szanowni Państwo, pojechaliśmy do tego schroniska, no i po godzinie kontaktu z psem schronisko powiedziało, że jak chcecie, to go zabierajcie. Pies jest wasz. Pies kosztował mnie 35 zł. Mam nadzieję, że żadna patologia nie ogląda tego filmiku. Ta, która miała tego psa i bardzo się nad nim musiała znęcać. Bardzo go zagłodziła. Mam nadzieję, że nie ogląda i nie przyjedzie mi zaraz pod dom, oddawaj mojego psa. Bo jak przyjedziesz gnoju,
to cię zamknę w piwnicy i doprowadzę do takiego samego stanu. Obiecuję ci to. Piwnica ma stalowe drzwi, nie wyjdziesz. Będziesz żył, kurde, dostaniesz, kurczę, plasterek brukwi dziennie. A wodę będziesz sobie zlizywał ze ścian. Pół roku go miałeś, czy 7 miesięcy miałeś tego psa, czy 6, to za pół roku cię wypuszcza, będziesz wyglądał tak samo, jak więźniowie obozu koncentracyjnego. Tak jak ten pies. Doprowadzę cię do tego samego stanu, obiecuję ci to. Oko za oko, ząb za ząb. Zdrowie, ząb za ząb. No i szanowni państwo, ciężka praca behawiorystyczna. Wiejskiego behawiorysty, wiejskiego zaklinacza psów domorosłego przynosi, szanowni państwo, wspaniały efekt. Zadziwiające efekty przynosi moja praca i moja samoświadomość wiejskiego zaklinacza psów. Tak, na balkonie nie ma gdzie uciec. Chodź. Nie uciekaj. Widzicie? Zaraz zeskoczę z balkonu. Patrz, patrz. Nie bój się. Nie bój się. No patrzcie, jaki piesek. Zestresowany troszkę jest. Ciągle się boi. Nic ci nie zrobię. Będzie dobrze. Założymy smycz i pójdziemy na podwórko. O. Tak. Nic ci nie grozi. Zupełnie nic. Dobry piesek. Za łóżkiem mogę podrapać. Nawet w łóżku, ale nie chcesz. Tak. Tak, dobry piesiu. Maleństwo moje. Nic ci nie będzie. Będzie dobrze, mówię ci. Chodź. Idziemy na spacer. Na podwórku. Idziemy? Chodź. Dobra, minęło jakieś 48 godzin, trochę ponad, od kiedy piesek jest z nami. Powiedzmy, że dzień trzeci, kolejna próba. Cześć, pójdziemy na spacerek? Co? Pójdziemy na spacer. Chodź do mnie. Musisz sama podejść, chodź. 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 No chodź. Chodź. Pójdziemy na spacerek. Chodź. Chodź, piesku, chodź. No, na spacer. Tak, chodź. Chodź, chodź. No, bo tak. Sam piesek podszedł. Bardzo mądry piesek. Tak. Pokaż mordkę. No. Tak. Kochany piesek jesteś. Idziemy. To się trochę nie tak używa. Dzień czwarty. Pieskowi się zaczyna troszkę ogon podnosić. Bo do tej pory miał podkulony aż pomiędzy pięty. Aż pod spód. Teraz już zaczyna się rozluźniać. Czyli robimy postępy. Co tam? Cześć. No tak, nie boję tak bardzo. No, ja dopiero na nią pracuję, kurde, czwarty dzień. Piesia malutka, tak, leż sobie, leż sobie, leż. Tak, bardzo ładnie.
No, kotek. Czasami na spacerku Sarunia strajkuje, kładzie się i koniec. I leży. I można ją pomijać. O. Tak. A mogę cię poskubać? Daj kudły. Daj kudły. O. Kudły wyłażą. Proszę bardzo. Twoje kudły. Twoje. Dawaj kudły. O. Sarunia. Sarunia mordka. Idziemy? Idziemy, co tak będziemy siedzieć? Chodź. Daj kudły. Będę cię skubał, jak nie będziesz iść. O, będę cię skubał. No to idziemy. Chodź. Sarunia, bo tak ma na imię. Takie imię miała nadane w schronisku. To była Sara. Mi się to niespecjalnie podobało. Wymyślaliśmy jej różne dziwne imiona, ale my nie mamy talentu do wymyślania imion. Nasz pies Malamut to był Zbysiu. No jeszcze Cezar był ok. W miarę imię, ale nasz kot ma na imię Kicek, a nasza kocica miała na imię Kicia. Także są to imiona wyjątkowo niepowtarzalne i ciężko nad nimi pracowaliśmy, żeby kota nazwać Kicek. I tak ma wpisane w książeczce. To jest kot Kicek, a kocica mi jego matka miała na imię Kicia. I koniec. Natomiast doszliśmy do wniosku, że no Sara może być, no wymyślaliśmy te imiona, ale każde następne było coraz głupsze. Więc zostaliśmy przy imieniu Sara. Sarunia, Sarusia, Sarenka dla znajomych. A jak będzie niegrzeczna, to można Sara powiedzieć. Chociaż jak na razie to ma w dupie to krzyczenie moje. A jest już, budzi się w niej gagatek. Już się poczuła pewnie w domu i zaczyna kraść różne rzeczy. I zanosi sobie na legowisko, łapie łapami i oraz po kawałku odrywa. Na przykład ręczniczek z kuchni ukradła, więc ja ten ręczniczek zabieram. Specjalnie wieszam na takim krześle, ona sobie go znowu zabiera, więc ja go znowu zabieram, a wieczorem ona go znowu sobie bierze. Doszedłem do wniosku, ona jest zadowolona, że ukradła kolejną rzecz. To jest, ja mówię, to jest jak gagatek w niej taki radzi. Ma taką minę takiego gagatka. Jak ukradnie coś, tak łapie coś i po cichutku ucieka. No to ona jest zadowolona, że udało jej się ukraść kolejną rzecz. I ja jestem zadowolony, że po raz kolejny ukradła ten sam dziurawy ręczniczek. Ty znowu? Co ty z tym ręcznikiem? Żonie ukradła kapcie, poszła sobie na pięterko, wzięła kapcie. No i wziął jednego kapcia. Tak żonie kupiłem z jakiejś tam, nie pamiętam imieniny czy pod choinkę, takie kapcie w formie królików z uszami. No to wzięła sobie tego kapcia, też z łapami złapała i po kawałeczku go odskubała, na kawałki porwała. Zadowolona. Natomiast zabawki, które jej kupiłem, żeby miała co gryźć, zabawki, które jej kupiłem w sklepie zoologicznym, jak to zwykle bywa, po prostu olała. I ma to gdzieś. Woli rozrywać kapcie i ręczniczek. No i tak to. I takie to oto przygody w Karpaczu. A u mnie się zmieniło dużo oprócz tego. Bo oprócz tego, że odszedł Cezaruś i jest Sarunia, pozbyłem się sprintera. Szanowni Państwo, za parę godzin przyjeżdża Gostek kupić sprintera. Sprinter jedzie do Afryki. Także smutek i płacz. No, żegnaj kochany. Pozbyłem się sprintera. Sprinter, szanowni Państwo, pojechał do Afryki. Udało mi się go sprzedać za 7 tysięcy. Uważam, że to jest dobrze. Że to jest dobrze, bo on się nie nadawał coraz bardziej do jazdy. 7 tysięcy to nie jest zły. Jeżeli w Polsce bym go sprzedawał, to nie wiem, czy bym go za 3 tysiące sprzedał. Natomiast dla gościa było ważne, żeby on jeździł, odpalał. Kupił go gość z miejscowości pod Mediolanem. Tam ma zarejestrowaną firmę. Gość Włoch.
o włosko brzmiącym imieniu, nazwisku Oulu Omar. Oulu Omar. Samochód przysłał kierowcę polskiego z plikiem banknotów do zapłacenia gotówką. Załadował go o pierwszej w nocy na lawetę i powiózł do portu w Hamburgu, skąd samochód Sprinter pojechał już pewnie działa w Afryce. On jeszcze pojeździ. Silnik ma ok, skrzynia biegów ok. Jeszcze pojeździ. Hamulce ok. Jedyne co, to nie wskazuje ten wskazówka, bo pompa ABS padła i nie pokazuje prędkości. Ale to co można z telefonu, nawigacji brać i tak dalej. On jeszcze pojeździ swoje. Sprzedałem też przyczepę. Wszystko razem sprzedałem, cały zestaw. Sprzedałem przyczepę, Sprinter pojechał do Afryki, a przyczepa pojechała do Kielc. Kupił ją jakiś gość, jakaś firma mający firmę, jakiś pan mający firmę, handlującą przyczepkami. Pewnie kupił ją na sprzedaż, sprzedałem przyczepę za 5000. Znacznie mniej niż wydałem na nią, kupując ją, bo ja za nią dałem chyba 12000. Sprzedałem ją za 5000, głównie żeby się jej pozbyć, bo już nie było specjalnie jakichś tam ofert innych kupna. Ktoś tam dzwonił, znaczy były pytania, było dużo pytań, dużo telefonów o wszystko, ale no, nikt się nie decydował. No dobra, może potargujemy się i tak dalej. A ktoś powiedział, gość z Kielc powiedział, z okolic Kielc, powiedział, że on ją bierze, że mu zarezerwował, zlikwidował ogłoszenie, na pewno przyjeżdża, przelał zaliczkę i przyjechał, zapłacił i odjechał. I pojechała do Kielc, do kogoś, do firmy, która handluje przyczepami i pewnie dalej gdzieś tam. A przyczepa była jeszcze w najlepszym stanie z tego całego zestawu. No i sprzedałem też, szanowni Państwo, wózek widłowy. Wózek widłowy sprzedałem za 6000, czyli za tyle, za ile go kupiłem. Wózek widłowy pojechał do ogrodnictwa gdzieś w połowie drogi między Karpaczem a Wrocławiem. No, mam nadzieję, że będzie dobrze służył. Tam trzeba, jeżeli ktoś chce, to trzeba tam pouszczelniać przecieki i tak dalej, ale wózek działa. Oprócz hamulców, bo hamulców to nigdy nie miał. Coś mi się tam kiwa na zakrętach paleta. Muszę sprawdzić na parkingu, jak będę niedługo tankował. No, także posprzedawałem, zrobiłem miejsce. Jeszcze do sprzedania został Audi. Audi A6, w którym trzeba wymienić silnik albo naprawić silnik. Ja go sprzedam, w tej chwili wystawiłem go za 5000 do negocjacji. Ewentualnie ktoś go może sobie kupić na części. Ja napisałem, że na części, ale ja nie będę wymontowywał części i sprzedawał po kawałku, bo nie chcę mieć rupiecia na mojej działce w pensjonacie, na mojej posesji w pensjonacie, na moim podwórku. Niech sobie go ktoś kupi, wymieni silnik i sprzeda. Za 10000 spokojnie można sprzedać. Silnik i dwa błotniki trzeba wymienić. Za 10000 on spokojnie pójdzie, jeżeli będzie sprawny. Ewentualnie ktoś go może kupić i sprzedawać części po jednej części. W tej chwili jest za 5000. No, nie ma ofert kupna. No. Będę jeszcze obniżał. A jak nie, to go zezłomuję i tyle. Za darmo go nie oddam. Nie jestem komunistą, tak jak kiedyś mówiłem, i nie robi nic za darmo. No i tyle, a tymczasem sobie jedziemy. Duże zmiany. Ale chyba na dobre generalnie. Generalnie zrobiłem to, co chciałem. Ale tam się kiwa. Nie podłożyłem taką deskę specjalną, żeby tam się nie przewracała, ale o. Widzicie? Uderza w drzwi. Teraz, kurde, nie poprawię bez wózka tego. Tu nie ma jak pasów przepiąć, bo uchwyty na pasy są tylko do podłogi. A nie mogę je zginać przez górę, spinać przez górę, bo to tam są miękkie pudełka, to wszystko zgniecie. Teraz na parkingu zobaczymy, zaraz będziemy tankować. Pełnić tagę z kontrol, coś tam. I kupić przede wszystkim mocznik. Czyli AdBlue. Idziemy.
Dobra, byłem z pieskiem non-stop 3 tygodnie. Prawie 3 tygodnie. I teraz żona mi wysłała filmik, właśnie go oglądam, że pies jak porąbany szuka mnie. Gdzie ja jestem? Nie ma pana. Co się dzieje? Właściwie pierwszy raz ją zostawiłem. No. Już mnie traktuje jako swoją własność. Gdzie jej własność poszła? Niedobrze, niedobrze. Nie wiem, czy żona sobie poradzi. No nie ma wyjścia, no ja jadę tak czy owak. Żona będzie miała z pieskiem jazdę. Żona będzie miała z pieskiem jazdę. Piesek świruje, szuka mnie. Gdzie jest moja własność? Gdzie jest mój własny człowiek? Co to ma być? Idziemy trochę tu po górach. Samochód jest mocno załadowany, a nawet zbyt mocno załadowany. Czekać, lusterko sobie poprawię. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja to zauważyłem i nie mam najmniejszej wątpliwości, że te nowoczesne samochody, te jak najbardziej nowoczesne, one kurde, mimo że mają moc, to one, szanowni państwo, nie jadą. Wciskasz gaz, tu się nic nie dzieje. Ja się tymi sprinterami, one mają 150 albo 180 koni. Ja się muszę włączyć w Niemczech na autostradę, on nie ma w ogóle przyspieszenia. Wciskam gaz, tu się nic nie dzieje. Bo ekologia, bo dwutlenek węgla. Przerażający. Bo ratujemy świat. Planetę ratujemy. No to ja tymi sprinterami już uratowałem planetę, a nawet dwie. A propos dwóch planet, spotkałem się z badaniami, nie wiem, czy to są wymyślone, czy nie, że na Marsie i Wenus też temperatura średnia wzrosła. Widocznie Marsjanie za dużo palą tych słomek papierowych, czy coś tam. Nie znam się na lewackim odlocie. I mam, szanowni państwo, kolejną teorię spiskową. Gdybym był fanem teorii spiskowej, to bym wam opowiedział, a tak wam nie opowiem, ale wam opowiem. Słuchajcie, szanowni państwo, trzymajcie się krzeseł. Cały ten czerwony jad, zielony ład został wymyślony gdzie i wprowadzony gdzie? Gdzie ustalony? Kto go ustalił? Szanowni państwo, miliarderzy, właściciele wielkich korporacji wymyślili to na spotkaniach w Davos. Na szczytach, kurczę, tych ekonomicznych. Konferencjach ekonomicznych. Nie wymyślili tego, kurczę, jacyś, nie wiem, naukowcy, tylko wymyślili to właściciele korporacji, prezesi, akcjonariusze, właściciele pakietów kontrolnych akcji, przewodniczący rad nadzorczych, miliarderzy. Ludzie, którzy się tam spotykają, wymyślili, że to my mamy, prawda, jeść papierowe słomki, a oni sobie będą latać dalej odrzutowcami. Słuchajcie, być może było tak, bo cały ten czerwony jad, co ja gadam, ciągle no, mylę się, zielony ład, idzie w takim kierunku, żeby w Europie i nawet w Ameryce, ale w Europie głównie, zamknąć, zlikwidować przemysł i przenieść go do Afryki i do Chin, do Azji. Żeby ratować planetę, chronić środowisko, ograniczyć emisje. Słuchajcie, po pierwsze, ten przemysł przeniesiony do Chin będzie produkował znacznie więcej, kurczę, syfu uwalnianego do atmosfery, bo Chińczycy się nie przejmują europejskimi zakazami. Czyli już samo przeniesienie tej samej produkcji spowoduje zwiększenie emisji do atmosfery, która otacza naszą planetę całą, a nie tylko Europę, bo atmosfera się miesza, nie zapominajmy. Po drugie, te towary trzeba będzie przetransportować. Najpierw półprodukty przetransportować do Chin, a później zmontowane rzeczy przetransportować z powrotem do Europy, co wywoła kolejne, kurcze, emisje syfu do atmosfery. Natomiast korporacjom to się opłaci. Gdyby chcieli tak po prostu pozamykać europejskie firmy, zwolnić europejskich pracowników i powiedzieć, przenosimy się, bo tam jest taniej, no to by był jazgot. By był jazgot i płacz i zgrzytanie zębów.
a tak robimy to dla ratowania planety. Czego nie rozumiesz, lewaku, prawaku i środkaku? Prawda? Czyli korporacje, właściciele, prezesi korporacji, wielkich firm, miliardowych firm, którzy mają jeden cel, tym celem jest maksymalizacja zysków i dochodów. Znaleźli sposób na maksymalizację zysku i dochodu. Pod pretekstem zielonego ładu przenosimy wszystko do Chin, dzięki czemu mamy, kurczę, Chin, do Azji, do Mongolii, do Pakistanu, dzięki czemu koszty nam spadają o połowę, zysk nam rośnie. Europejskich pracowników wypieprzamy na bruk, zwalniamy ich, no ale to jest dla ratowania klimatu, szanowni państwo. Dla ratowania klimatu. Nie zapominajmy, że te wszystkie pomysły wywodzą się z konferencji miliarderów w Davos. Tak, bo miliarderzy dbają o środowisko. Tak, tak dbają. Na pewno. I latając 30 km prywatnym samolotem też dbają o środowisko. Na pewno. Nie, żartuję, to są moje urojenia. Nie słuchajcie tego, co mówi Genovefa. To są wszystko bzdury. To nieprawda. Tak na pewno nie jest. Miliarderzy na pewno robią wszystko w trosce o ratowanie planety. W trosce o nasze dobro, o nasze dobra. W trosce o nasze dobra, do których chcą się dobrać. Nie, to fantazja. Tak na pewno nie jest. Na pewno nie. Wygłupiam się. To jest kanał satyryczny, nie zapominajmy. Słuchajcie, jest ekstremalnie późno, jest godzina 12:20 i ja dopiero wjeżdżam do Lubania. Są takie, kurde, przedmieścia Lubania, jeżeli można w takim zatupiu mówić o przedmieściach. Przedwieścia Lubania tu są. A 12:20 wjeżdżam dopiero do Lubania. A gdzie Zgorzelec? Gdzie granica? Gdzie korek na granicy? No, niedobrze. Wszystko się rozbiło o to, że nie mogłem za cholerę sparować Bluetootha z radiem. Jeszcze zanim wyjechałem na podwórku, próbowałem to robić, żeby nie robić tego w czasie jazdy. Nie. No device, telefon. Nie można się połączyć, telefon wyświetlał. Nie można się połączyć. W końcu mi się udało połączyć. Ale podłączałem te wszystkie akcesoria, nawigację. Włączyłem nawigację. 5 aktualizacji. Czy chcę zaktualizować? No okej, dobra, jeszcze się podłączam, to kliknąłem, okej. Słuchajcie, trwało to godzinę chyba. Nowe wszystkie mapy. Nowy cały interfejs. No, no, nowe oprogramowanie, nowy system. Wszystko od nowa. I się, kurde, aktualizowało. Ja przychodzę, kurde, po 40 minutach, a tam 70% dopiero. Nie wyłączaj nawigacji, jak trwa aktualizacja. Ja to zaniosłem do domu, podłączyłem do prądu, żeby ona nie zgasła w czasie aktualizacji, bo wtedy jest masakra. System pada. No i trzeba, kurde, serwis. Natomiast, no, podłączyłem to w domu. Blisko routera położyłem, żeby było dobre połączenie. No, przychodzę do domu po 40 minutach, a tam jest 71%, no. No i dlatego też późno wyjechałem. No i teraz jestem ekstremalnie późno. Chyba tak późno to jeszcze nie jechałem. Na dodatek jedziemy 30 na godzinę przez zadupie. No tak jak wspominałem, te samochody nowoczesne, im bardziej nowoczesne, bo czasami też wypożyczałem różne, jeździłem różnymi, im bardziej nowoczesne, tym to one w ogóle nie jadą. Wciskasz gaz, się nic nie dzieje, słuchajcie. Ten ma 150 koni, jak jechałem swoim starym sprinterem, wciskałem gaz, to od razu czułem, kurde, przyspieszenie na plecach. Od razu czułem wciskanie w fotel. Oczywiście bez przesady, nie jak, kurde, w Ferrari, ale czułem. To samo w Seacie starym, 20-letnim. 24-letnim. Seat ma 24 lata już, szanowni państwo. Ma tylko 180 tysięcy przebiegu. Turbo diesel. Tam się też wciska gaz, a od razu się czuje przyspieszenie. Natomiast tu wciskam gaz, ja nic nie czuję. Dobra, po chwili, dobra, przyspieszę, no chcesz, to już się upierasz, to przyspieszę trochę, no dobra, ci będzie, no. Ale tak, kurde, to wszystkie nowoczesne i te z wypożyczalni jednej, drugiej. Ducato jeszcze szły, ale Ducato to był rocznik 2016-2017.
Tam się wciskało, też się czuło przyspieszenie. Natomiast 130-konny tranzyt, no na pusto on wodę też nie jechał. Tam się wciskało gaz i on był nowy. To był 2021, czy jakoś tak, czy 20. Też się wciskało gaz, tam się nic nie działo. Samochód nie jechał. I tu jest to samo w tych sprinterach. W żony Astrze jest to samo. Że też wciska gaz, się kompletnie nie czuje przyspieszenia. No oni je przyspieszy, on pojedzie tyle co musi, nie? Pod górę pojedzie i jak się rozpędzi, to jedzie. I na autostradzie można lecieć szybko. Natomiast jak chcesz szybko przyspieszyć, wciskasz gaz, chcesz poczuć to przyspieszenie, to zapomnij, nie poczujesz. Ale planeta uratowana. A przynajmniej Europa. Powietrze w Europie uratowane. Na pewno nie przyleci do nas z Afryki ani z Chin. Na pewno. No dobra, szanowne państwo. Tradycyjny obrazek, jak widać na załączonym obrazku tradycyjnym. Wjeżdżamy właśnie na autostradę. Paleta rzeczywiście się kiwała na zakrętach. Trochę ją tak lekko spiąłem pasem. Z tym, że jak mówię, te uchwyty są w dziwnych miejscach. Uchwyty są w dziwnych miejscach i tu nie bardzo jest jak przypiąć te palety moje. No ale przypiąłem tyle, ile mogłem. Nie bardzo naciągałem, żeby nie pogniotło pudełek. I już się nie kiwa. A teraz już jedziemy prostą drogą, tak żeby... Będzie dobrze. Dobra, pompa. Ale przyspieszenie, dajcie spokój. Kto to słyszał? No, 120 ustawione. Pędzimy. Nie sprawdzałem nawet na Google, jak tam wygląda korek na granicy. I tak trzeba odstać, tak. Bo Niemcy uznali, że Polska nie jest Schengen. Ktoś tam gdzieś pisał w jakichś internetach, że odwetowo powinniśmy też postawić kontrolę i kontrolować wszystkie samochody wjeżdżające do Polski. Chciałem zauważyć, że 99% tych samochodów wjeżdżających do Polski to są samochody polskie. Więc Niemcy dojebali Polakom, więc powinniśmy jeszcze bardziej dojebać Polakom. Tak, to ma sens. A drugi ktoś napisał, że Niemcy powinni zabrać te wszystkie śmieci, które wwieźli do Polski. Już pomijając fakt, czy powinni je zabrać, czy nie, te śmieci wwożone do Polski wwożone są przez polskie ciężarówki należące do polskich Januszy Transportu. Nie wwożą tego Niemcy, tylko wwożą to Polacy. Spójrzmy gorzkiej prawdzie w oczy, szanowni państwo. Widzieliście kiedyś tu wjeżdżające? Patrzcie na ciężarówki. Patrzcie na ciężarówki. To są same polskie rejestracje. Same polskie rejestracje. Wwozi to Janusz, posiadający ciężarówkę, prywatny przedsiębiorca, mikroprzedsiębiorca, posiadający jedną, dwie lub trzy ciężarówki marki Gruz, który połakomił się na to, że na tych niemieckich śmieciach zarobi. Wwozi, jest dogadany, jest ugadany z właścicielem wysypiska, razem dzielą się zyskiem, a na wysypisku zdarzy się przypadkowy pożar, który zatrze wszelkie ślady. Także te śmieci niemieckie, które są wwożone do Polski, wwożone są przez naszych rodaków, przez nasze firmy polskie transportowe, ewentualnie kierowcą może być Ukrainiec, ale to są polskie firmy, sami sobie je przewozimy. Ale proceder cały czas kwitnie, widocznie odpowiedni ludzie na tym zarabiają. Widzieliście kiedyś tutaj jakieś niemieckie ciężarówki z niemieckimi numerami i z niemieckim kierowcą? Bo ja nie widziałem. Może ze dwa razy w życiu.
Mniej więcej tak jak zawsze, no. Czyli dużo. Stoimy. Cóż możemy począć? Lotos Blue.